Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen! Zobaczcie, mam dla Was dzisiaj ogromny zestaw od My Little Pony. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie figurki i postacie są w środku, jakie mają akcesoria, koniecznie oglądajcie dalej, zapraszam! Kochani, patrząc tak naprawdę na tył opakowania, już możemy spostrzec, jakie będą postacie i kucyki w środku. Zobaczcie, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! A tak naprawdę nie 8, a 7, bo tak naprawdę to tutaj jest malutki smoczek, czyli w sumie 8 figurek, ale 7 kucyków i 1 smoczek. Zobaczcie, na pewno w środku znajdziemy Fluttershy, znajdziemy Rarity i Nightmare Moon. No i oczywiście będzie Princess Calestria i Spike the Dragon. No i zobaczcie, nie może także zabraknąć Rainbow Dash, Minty i Dewdrop Diesel. No i teraz mam, kochani, pierwsze pytanie do Was. Dajcie znać w komentarzach, którego kucyka lubicie najbardziej i dlaczego. Jestem, kochani, bardzo ciekawa, za co lubicie swoje ulubione kucyki. No to zacznijmy, kochani, od Rarity. Oczywiście znamy jej kolor włosów, a także jej znamie, oczywiście niebieskie, trzy znaczki. No i spójrzcie, przepiękne ma długie włosy w tym przypadku. Możemy oczywiście rozplątać jej włosy i zrobić swoją fryzurę. No i mamy do tego wiele argumentów. Zobaczcie, oczywiście nasza Rarity ma swój fioletowy grzebyszek, ma przepiękną koronę różową, a także żółtą, no i przepiękne lustereczko, swoją toaletkę, gdzie może mieć różne swoje ulubione rzeczy na, oczywiście, swojej toaletce. No i mamy cudowny, kochani, kuferek niebieski. Możemy go otworzyć, schować jakieś nasze ulubione elementy do włosów, czy nawet do makijażu. A tutaj mamy cudowną Rainbow Dash. Zobaczcie, ona w swoim zestawie miała wiele ciekawych spineczek, ale sobie je ciekawie poprzypinała do włosów, prawda? Wygląda niesamowicie. No i znowu, tak jak widzicie, możemy na swój ciekawy sposób udekorować jej grzywę, a nawet i ogonek, który się tak śmiesznie zawinął wokół nóg. Zobaczcie, ma wiele włosów. No i oczywiście swoje znamie, przepiękną chmurkę razem z błyskawicą, ale oczywiście tęczową. Jak myślicie? Podoba się Wam oczywiście Rainbow Dash oraz jej cudowne dodatki do włosów? Ja myślę, że są boskie. A tutaj, kochani, jest oczywiście Dewdrop Diesel. No i zobaczcie, jaka jest przepiękna. Te włosy są jedne z moich ulubionych, bo zobaczcie, te kolory tak się ze sobą pięknie łączą. Ten róż z tym żółtym, no po prostu coś niesamowitego. No i przepiękny parasol oczywiście tutaj. No i zobaczcie, znowu mamy wiele gumeczek. Możemy sobie zrobić jaką tylko chcemy fryzurkę. No i razem z naszym kucykiem w zestawie były przepiękne kwiatki. Zobaczcie, cudowny żółty grzebyszek, a także dwie pary naszyjników. Zobaczcie, takie żółte. No i jeszcze fioletowe. Może załóżmy jakiś naszyjnik naszemu kucykowi. Na przykład niech to będzie fioletowy. Wow, wygląda naprawdę magicznie i przepięknie. No i zobaczcie, to jest dopiero coś. Oczywiście jest to Princess Calestria. No i zobaczcie, jaka jest cudowna. Jaką ma przepiękną królewską szatę. Jest złota, przezroczysta, ale w cudowne złote wzorki. No i spójrzcie, jaki ma błyszczący róg. No i oczywiście cudowny zestaw korony i naszyjnika. No i te włosy z takimi cudownymi złotymi pasemkami wyglądają po prostu magicznie. No i zobaczcie, jak wygląda z każdej strony. Jest po prostu przepięknym kucem. Oczywiście tutaj także przepiękny ogonek jest, możemy zrobić różne fryzury, no i te skrzydełka różowo-białe są po prostu czymś niesamowitym. Co sądzicie w ogóle o takim rodzaju, takim błyszczącym królewskim? Moim zdaniem wygląda to naprawdę przepięknie i magicznie. No i przyszedł czas na Minty. Zobaczcie, ja tak lubię tego kucyka, jest takim słodziakiem, jest przede wszystkim malutkim kucykiem. No i zobaczcie, cudowne różowe oczy, przepięknie wyglądają z różowym
różową grzywą, a także z różowym ogonkiem. No i z jej cukierkowymi super znaczkami. Zobaczcie, jak to pięknie miętowo-różowo wygląda. No i oczywiście wygląda bosko. Księga, co prawda, chyba trafiła nie tu, gdzie trzeba, ale zobaczcie, zaraz Wam pokażę kolejne kucyki. Księga jest przepięknie stworzona, skoro już trafiła tutaj, to Wam ją pokażę. No i zobaczcie, ma przepiękne gwiazdki. Oczywiście możemy ją otworzyć, możemy ją wykorzystać do różnych naszych zabaw, możemy ją zamknąć i przytrzasnąć. Wtedy nam się na pewno nie otworzy i będziemy mogli ją na pewno świetnie wykorzystać do naszych bajek. No i kochani, przed nami Nightmare Moon, zobaczcie. Ale to jest taki drapieżny kucyk, prawda? Cały praktycznie czarny, ze wstawkami fioletowych włosów, a także granatowych innych elementów. Na pewno warto zauważyć, że jest tutaj cudowne berło w zestawie. Jest naprawdę bardzo magiczne. No i zobaczcie, wygląda po prostu przepięknie. Ma swoje oczywiście księżyczki, księżyce. No i zobaczcie, też taka ciekawostka to to, że możemy oczywiście odpiąć ten strój i możemy nosić po prostu go, kiedy chcemy. No i oczywiście również możemy stworzyć cudowną fryzurę, ale tak naprawdę myślę, że nie ma co kombinować. Ten strój jest na tyle cudowny i na tyle oryginalny, że warto nosić oczywiście cały strój na naszych kucykach. Przyszedł i czas na naszą cudowną Fluttershy. Zobaczcie, te jej malutkie skrzydełka są przepiękne. No i oczywiście te motylki, zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Oczywiście różowa grzywa z gumeczką jest przygotowana. No i także ogonek również. W zestawie mamy cudowne dwie spineczki. Jedna z takimi serduszkami różowymi i druga z niebieskimi. Także znowu możemy cudownie robić fryzury naszym kucykom. Podobnie jak w przypadku Rainbow Dash. No i na sam koniec mam dla Was Spike the Dragon. Zobaczcie, jaki to jest słodki smoczek. Naprawdę świetny. Wygląda bosko w tych kolorach fioletu i zieleni. Praktycznie cały jest w tych kolorkach, gdzie niegdzie są jeszcze białe elementy, ale wygląda cudownie. Myślę, że jego marzeniem jest być bardzo takim smoczkiem, którego każdy się będzie bać, ale po malutku. Najpierw jest malutkim słodziakiem i może w końcu będzie drapieżnym smoczkiem. Także kochani, dajcie znać, co sądzicie o tym zestawie. Myślę, że jest tutaj na tyle dużo kucyków i na tyle akcesoriów, że będziecie mogli spokojnie bawić się godzinami. Jest to cudowny zestaw, bo mamy praktycznie w jednym zestawie tyle naszych ulubionych postaci, że sprawdzi się ten zestaw idealnie dla fanów My Little Pony. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Czekam na Wasze kciuki w górze, jeżeli odcinek Wam się podobał. No i dajcie znać w komentarzach, który kucyk jest Waszym ulubionym i jakie akcesoria spodobały się Wam najbardziej. No a my się, kochani, widzimy praktycznie już w kolejnych odcinkach, także nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. No i widzimy się już następnym razem. Do zobaczenia.